Dzięki, Dźwigu. Wspaniale, drużyno. Jeśli będziemy współpracować, szybko skończymy ten domek z piernika i zostanie nam czas, by nacieszyć się Wigilią. Będziemy mogli pośpiewać kolędy. Pakować prezenty. No i wszystkie ładnie poukładać pod choinką. O, a potem trzeba szukać czekoladowych jajek. To w inne święta, spychaczu. A, no tak. I oczywiście damy sobie ręcznie robione świąteczne kartki. O, tak, byłabym zapomniała. Nadal mam tę, którą mi dałaś w zeszłym roku. Elf na desce snowboardowej. Świetne! Co to jest elf? Elfy robią zabawki, ubierają wszystkie choinki i pomagają dostarczać prezenty. Opowiedz więcej! No, i elfy noszą takie zielone, szpiczaste czapeczki. O takie? Czekaj, trzeba poprawić. Tak, teraz zdecydowanie lepiej. I co jeszcze? I mają takie wysokie głosiki. O takie? Właśnie takie. Spójrzcie na mnie! Jestem świątecznym elfem! Nie możesz być elfem, spychaczu. Elfy są małe i lekkie, a ty jesteś wielką maszyną. Właśnie, że mogę, Dźwigu. Jestem elf spychacz. Zrobię tak, żeby to były najlepsze święta w historii. No oczywiście, panie Kamyk. Obiecuję, że dom z piernika na pewno będzie gotowy przed wieczornym koncertem pańskiego chóru. Miód na moje uszy, Bob. Fa la 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 la. Muszę już lecieć. Mój chór mnie potrzebuje. Musimy ćwiczyć, żeby dzwonki sanek głośniej dzwoniły. Pada śnieg, dzwonią dzwonki sanek. Do zobaczenia, panie Kamyk. No, drużyno, nie możemy zawieść pana Kamyka. Zbudujemy ten domek z piernika? Zbudujemy! Ta drużyna radę da, pracuje razem wciąż. Wiele różnych zajęć ma i jak rodzina są. Przybij piątkę im i klaszcz, razem z nimi klaszcz. Pomocne, przyjacielskie dłonie do pracy rwą się dziś. Drużyną są, 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 są. Przybij piątkę im i klaszcz.